Cześć Zbyszku, witam cię serdecznie. Jacku. Dzisiaj znajdujemy się w Grębowie, w bardzo ciekawej lokalizacji. Sami ją znaleźliście, jest niesamowity klimat tutaj. Górne Zabrnie, dokładnie. Górne Zabrnie to jest gmina Grębów. Stare opuszczone gospodarstwo, właściciel zezwolnik nie zamieszkałe przez nikogo, właściciel zezwolił, żeby skorzystać. No skorzystaliśmy po prostu ze scenerii, wykorzystaliśmy plener, jak to się mówi, do kalendarza, do starych motocykli. No właśnie, bo dzisiaj robimy kalendarz i z tej okazji się tutaj spotkaliśmy i tutaj przyjechała część waszego klubu. Opowiedz o swoim klubie. Znaczy, mamy 24 członków w stowarzyszeniu, motocykle są różne, to znaczy klub jest powstał 2 lata temu z inicjatywy tu starszego seniora, też miał kilka motocykli takich, był pomysł właśnie, żeby to stowarzyszenie założyć i zorganizować się wspólnymi siłami, później pokazywać, promować naszą polską motoryzację. No i tak to robimy właśnie. Teraz wyszedł taki pomysł, żeby zrobić kalendarz starych motocykli klasyków. Na drugi rok być może, jeżeli teraz wyjdzie wszystko dobrze, zrobimy kalendarz z motorowerów naszych też w stowarzyszeniu, bo też jest kilkadziesiąt sztuk takich właśnie do pokazania. Świetny pomysł. Ile macie motocykli u siebie? Koło 70, prawda? No ponad 70, bo kolekcja się powiększa z dnia na dzień, bo już i DKW jest, i BSA doszło. No są jeszcze, bo są po studiach, po shopach jeszcze OSA jest, jeszcze gazel jest kilka. Sam wziąłem też gazele do odrestaurowania. No jest kilka i kilkanaście motocykli takich, co czeka na swoją kolej, jak to się mówi. Wiesz co, świetna tu jest, niesamowita jest w ogóle atmosfera w tym gospodarstwie i tutaj u was w ogóle w klubie. Wiesz, no to co pamiętasz, opowiadałeś, jak robiliśmy materiał o Bąku, prawda? O tym, co wam przyświeca, jak to się zaczęło, że to jest taka motocyklowa miejscowość. Znaczy staramy się to tworzyć taką atmosferę rodzinną, nie? Jeżeli jakiś ktoś ma imieniny czy urodziny, no to już w stowarzyszeniu też obchodzimy. Wszystkie jakieś takie imprezy, żeby były, no to takie się integrujemy, gdzieś jakieś na jesieni wycieczkę zrobić, po prostu żeby to razem tak tworzyć i wiadomo, atmosfera jak jest, no to wszystko wychodzi już dobrze, nie? No pewnie, bo oprócz tego, że to jest kwestia motocyklizmu, to jest przecież też kwestia na sposób na spędzanie czasu, prawda? Kultywowanie jakiejś tradycji. Zgadza się, no każdy ma swoje hobby. Jeden ma tam znaczki, drugi jakieś tam obrazy, trzeci wędkuje. My mamy właśnie motocykle, nie? Każdy coś tam ma i po prostu w tym żyjemy, no. Tak. To jest właśnie niesamowite. Tutaj stoimy koło bardzo ciekawego motocykla, prawda? Dowiedziałem się przed chwilą, że to jest twój. Nie widziałem go wcześniej. No i jeden z wielu, jak to się mówi, bo jest kilkanaście motocykli. Ten też jest mój, sprowadzony z Ukrainy i odrestaurowany od podstaw. Mamy też swojego mechanika, Boguś Dul się nazywa, taki mechanik złotarączka. Mhm. I elektrykę, i malowanie, i mechanikę, wszystko właśnie, co tego, no to czy poradzimy się, czy on zrobi, doradzimy i tak właśnie te motocykle przywracamy do życia, jak to się mówi. Czyli w zimie praca, a latem jeżdżenie. Czy nie zawsze tak jest? I w zimie praca, i w lato praca. Jak ktoś się tym zajmuje, to wie, że to jest na okrągło. To nie ma, że właśnie... A zimą więcej czasu, masz rację, Jacku, że zimą jest więcej czasu, nie? No to wieczorami się siedzi, no bo w lato, no to i w domu każdy ma rodzinę, coś tam zrobi. Ale i czy lato, czy zima, no bez przerwy jest coś przy tych, żeby jak to się mówi, dłubać przy tych motocyklach. Jak myślisz, na pewno masz rozeznanie, dużo jest takich klubów w małych miejscowościach, które się tym pasjonują? No tutaj jest, w okolicy no nie ma, no są kluby z motocykli, jakichś tam Harleyów, jakichś tam ścigaczy nawet są, nie, ale ze starych motocykli klasycznych jest mało. Po prostu no nie wiem czemu, ale tu z naszej gminy właśnie jak wyszła inicjatywa od Janka Dula, no to z 60 motocykli na miejscu, po prostu nikt o tym nie wiedział, że każdy ma jedną sztukę pojedynczą w
w domu trzyma, gdzieś tam wyjedzie, no to nikt nie zwróci uwagi. Jeżeli tu właśnie w grupie, w stowarzyszeniu, gdzie siedzimy, no to już wiadomo, że jedziemy, gdzieś tam się ogłosi na Facebooku, na internecie i zainteresowanie jest duże. Tym bardziej, że robimy raz w roku te zjazdy. W tym roku będzie czwarty zjazd, 30 sierpnia. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Przyjedziemy. Na placu targowym w Grębowie. No może jakieś tam oboszczenia będą, ale będziemy chcieli to zorganizować. No, chciałem przypomnieć, że motocykle klasyczne to jedyne prawdziwe motocykle, którymi warto się interesować. Zgadza się, no. Każdy ma swoje hobby, no. Są co pasjonują się nowoczesnymi motocyklami też, nie? Nikt nikomu nie zabroni. Tylko że to są motocykle z duszą, no, jak to się mówi. Właśnie o to chodzi, że z nimi wiąże się historia. Każdy z nich sam sobą opowiada historię. Nie dość, że jest to konstrukcja historyczna, która ma ciekawą historię, to jeszcze każdy egzemplarz przez te lata swojego istnienia też obrósł we własną legendę, prawda? Własne losy, jakieś tam ciekawe historie właścicieli, jakieś pobyty w stodołach, gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, na wysypisku. I to właśnie czyni tam, każdy jeden egzemplarz czyni w tej chwili już totalnie unikalnym. Nie tak jak współczesne motocykle. Nie, no to mówię, każdy był to jeszcze za naszej młodości, każdy w kawalerkę gdzieś tam jeździł, to jakaś wywrotka była, coś tam było. Każdy to pamięta, nie? I każdy właśnie ten swój egzemplarz jakiś tam ma, no to szanuje go i wiadomo, jakiś sentyment do niego czuje, nie? No jasne. Zbyszku, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, bardzo. Będziemy w kontakcie. No i podziękowania dla redakcji Motocyklisty, tak samo wielkie za zdjęcia. Pani Justynie, dziękujemy. Stoi za kamerą teraz. Stoi za kamerą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co? Poproszę? No. Thank you.